Pierwszy w historii mecz na poziomie ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Puszczą Niepołomice otwiera nam sobotę w 9. kolejce gier. Lepiej rozpoczynają przyjezdni. Prawą stroną Jakub Bartosz, dobra interwencja Alberta Posiadały i Murcz Meszczanowicz był bliski, ale Jan Grzesik zablokował uderzenie napastnika Puszczy i skończyło się tylko na rzucie rożnym. I jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Rafał Wolski wygrywa pojedynek o piłkę z Hubertem Tomalskim. Faul i rzut karny dla Radomiaka. Sam poszkodowany ustawia piłkę na 11 metrze. Rafał Wolski przegrywa pojedynek z Oliwierem Zychem. Fantastyczna interwencja 19-letniego bramkarza wypożyczonego do Puszczy z Aston Villa. Z każdą kolejną minutą Radomiak ma większą przewagę i stwarza sobie sytuacje podbramkowe. Efektownie przewrotką próbował Pedro Henrique, a na początku drugiej połowy również efektownie piętą Luis Machado, ale znów Oliver Zych jest na posterunku. Bardzo dobry mecz bramkarza Puszczy. Stałe fragmenty gry, zawsze groźne w wykonaniu Puszczy Niepołomice, i to goście obejmują prowadzenie za sprawą Łukasza Sołowieja w 49. minucie. Marcel Pięczek dośrodkowywał, Mateusz Cholewiak przedłużył piłkę, Sołowiej trafił do siatki i jest 1-0 dla przyjezdnych, ale ta radość trwała tylko minutę, bo Pedro Henrique odpowiada. To już 6. gol napastnika Radomiaka w tym sezonie, jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. No, skorzystał z pięknej akcji i podania Lisandro Semedo. Radomiak ma przewagę, ale Puszcza też ma swoje okazje podbramkowe. Tą fatalnie marnuje Bartłomiej Poczobut. W 80. minucie owacja na stojąco, bo na boisku w Radomiu pojawia się Leandro. Pierwszy raz w tym sezonie po kontuzji wraca na murawę legenda Radomiaka. A to już musiał interweniować Albert Posiadała po dograniu piłki w pole karne przez Cholewiaka. Dobre wyjście golkipera ekipy gospodarzy. 87. minuta meczu. Uderzenie Ediego Semedo, który wszedł z ławki rezerwowych, broni Oliwier Zych. Bramkarzy w tym meczu trzeba pochwalić. Kończy się podziałem punktów, z którego bardziej zadowoleni są piłkarze Puszczy. Radomiak Puszcza 1-1 dla Radomiaka. To już 4. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.